To co, jedziesz ze mną do tej ostrowy? Pacjent, który poddał się wazektomii, wierzy, że jego kłamstwa nie wyjdą na jaw. Tymczasem jego była partnerka jest wściekła i nie zamierza ukrywać prawdy. Wazektomii? Właśnie, tato, kiedy chciałeś jej powiedzieć, że jesteś bezpłodny? Co zamierzasz udawać, że robisz jej dziecko? Teraz jesteś też oszustem? Co to ma znaczyć? To są jakieś żarty. Kalina, słuchaj, musimy porozmawiać. Tak, a co ty chcesz mi jeszcze powiedzieć? Co, że sam zdecydowałeś, że nie będziemy mieć dzieci i masz w nosie to, że ja tego bardzo chcę? To nie. Jest koniec, Roman. Nie, no to nie ta Kalina. Wielkie dzięki, Ewelina. Możesz mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. Kalina! Kalina, proszę cię, zaczekaj. A co ty chcesz mi jeszcze powiedzieć, co? Miałeś zamiar udawać, że się ze mną starasz o dziecko. Ale zrozumie, nie mogę mieć już więcej dzieci. No, tę trójkę, którą mam, to już ledwo ogarniam. Poza tym zrobiłem to dla ciebie, Kalina. Dla mnie? Przecież ja marzę o tym, żeby mieć dziecko. Ale dzieci nie są ci do niczego potrzebne. Jak zrobisz karierę, to zrozumiesz. Roman, ja chcę być matką. Dobra, to jak będziesz chciała, pobawisz się z moim Krzysiem, tym najmłodszym. Okej, ci przejdzie. Kalina. Nie, Roman. Nie będziemy szczęśliwi. Ja się po prostu w ogóle ze mną nie liczysz. Nie. Żegnaj, Roman. Kalina. Kalina, ja cię kocham. Jeszcze to, że ukrywał przede mną swoje dzieci. Mogłam jakoś wybaczyć, mogłam to zrozumieć. Ale to, że zrobił sobie wazektomię i nic mi nie powiedział? I co miał zamiar oszukiwać mnie przez całe życie? Boże, jak ja mogłam się zakochać w takim egoiście? Muszę o nim jak najszybciej zapomnieć.